Poznajecie mnie? Witam serdecznie. Ryszard Czerwiński, komandor Złotu Classic Mania. W tym krótkim filmie będę chciał odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytanie ostatnich dni, czyli czy odbędzie się 11. edycja Classic Mania oraz czy w ogóle zloty mogą się odbywać. Więc jak to wygląda? Temat nakazów, zakazów, ograniczeń regulują te dwa akty prawne, tak? Czyli rozporządzenie Rady Ministrów 7 sierpnia 2020 roku oraz wytyczne GIS-u dla organizatorów imprez, w tym imprez plenerowych, jakimi są zloty. Co do ograniczeń, 150 osób to maksymalna liczba, jaka może uczestniczyć w imprezie. Czyli 2-3 osoby w pojeździe zabytkowym, zlot moglibyśmy mieć maksymalnie na 50 do 75 aut. W najgorszych latach mieliśmy przynajmniej dwa razy tyle. Idąc dalej, środki ochrony indywidualnej, tak? Czyli maseczki na usta i nos. No, w ekstremalnym przypadku musiałbym Was ubrać w takie oto gazowe zabezpieczenie. Dalej, płyn do dezynfekcji i lub rękawiczki ochronne. Na wjeździe powinienem Wam mierzyć temperaturę z czoła lub z innego punktu ciała, aby mieć pomiar dokładny. Czy ma to sens? Cały czas się zastanawiałem, toczyła się burzliwa decyzja, burzliwa debata. Kolejnym tematem jest udział załóg zagranicznych. Jak wiecie, w Classic Mania uczestniczyły załogi z całej Polski, ale również z krajów ościennych. Niektórzy przejeżdżali ponad 1000 km, żeby uczestniczyć w tym zlocie. Niestety przy obecnych ograniczeniach te załogi uczestniczyć w nim nie mogą. Czyli cały temat załóg z Europy, z czego byliśmy dumni, czego cieszyliśmy, niestety odpada. Aha, i jeszcze smaczek na koniec. Zachowanie dystansu społecznego. Aby mieć pewność, że każda osoba jest od nas o 2 metry oddalona, powinniśmy wyposażyć każdego zlotowicza w taki oto przyrząd, aby nie było wątpliwości, że ten wymóg prawny też spełniamy. Czy ma to sens? Słuchajcie, można robić wszystko, ale ja stwierdziłem, że w tym roku, jeżeli ten zlot ma tak wyglądać, że nie róbmy go. Poczekajmy, aż zostanie odwołany stan epidemii i wtedy zrobimy imprezę na miarę poprzednich edycji. Niemniej jednak, korzystając z okazji, chciałem Was zaprosić do nowego projektu, który jest po mojej prawej stronie, czyli blok motoryzacyjny 125podróży.pl. Zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie będziecie mogli obejrzeć ciekawe miejsca, które chciałem tym autem pojechać i Wam o tym poopowiadać. Co dalej? Czekam na zaproszenia, na informacje, co warto zobaczyć, kogo odwiedzić. Liczę na komentarze, na konstruktywną krytykę. Czasy mamy, jakie mamy w chwili obecnej, ale można dalej się bawić w zabytki w trochę innej formie i liczę, że portal 125podróży.pl spodoba Wam się i będzie się rozwijał. Do usłyszenia, do zobaczenia na imprezach. Pozdrawiam, Ryszard Czerwiński.